Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, w nawiązaniu do naszej poprzedniej odsłony pytamy o kampanię wyborczą, w praktyce, jeśli chodzi o opozycję. Czy Nitras nada ton kampanii? To jest nasze pytanie w tej odsłonie, a razem z Państwem, a razem ze mną jest Łukasz Jankowski z Radia Wnet. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Widzimy się, słyszymy doskonale. Łukaszu, jak to będzie z tą kampanią w wydaniu Platformy Obywatelskiej? Czy te radykalne hasła, ostre wypowiedzi, jakie serwuje Sławomir Nitras, sprawią, że właśnie taka będzie ta kampania Platformy Obywatelskiej? A pamiętajmy, że mówimy tylko o człowieku, który ma zająć się tak zwaną kontrolą tychże wyborów. Na pewno to będzie bardzo ostra kampania i to już widzieliśmy po wypowiedzi Donalda Tuska z programem Cela Plus. To widać, że to będzie naprawdę kampania, gdzie każdy chwyt będzie dozwolony, gdzie nie będzie żadnej taryfy ulgowej. To będzie kampania bardzo mocno oparta na emocjach. Ciekawe jest to, jak się będzie szeregować opozycja, bo to jest duża niewiadoma. Na ile jest tak, że Donald Tusk, posiłkowany właśnie panem posłem Nitrasem i tego typu osobościami, będzie wyrażał taką, no, nawet nienawistną emocję antypisowską, która zdaje się jest w społeczeństwie i zdaje się na jej działaniach bazuje trochę Donald Tusk i na tym liczy, że uda mu się utrzymać poparcie, a może nawet je podnieść. A jak będą działać pozostałe partie opozycyjne? Jak na przykład będzie działać Lewica, jak będzie działać ten blok dookoła Szymona Hołowni i PSL-u? Bo chyba tak koniec końców opozycja wystartuje, bo jeżeli Donald Tusk z panem Nitrasem będą wyraźnie i ostro, bardzo ostro antypisowskie, nawet bez własnego programu, że tam jedynym programem będzie atakowanie Prawa i Sprawiedliwości i mówienie my zastąpimy PiS i więcej, my PiS wsadzimy, czy polityków PiSu posadzamy do więzień, to jak się wobec tego przekazu będą pozycjonować te dwa pozostałe bloki opozycyjne? Czy będą się ścigać na radykalizm, żeby utrzymać taki twardy elektorat? Czy jednak uznają, że okej, zostawiamy ten segment elektoratu, no, jednak kierującego się, tak to trzeba powiedzieć wprost, głównie kierującego się uczuciami niechęci do obecnej partii rządzącej, a my łowimy gdzie indziej. My łowimy wśród tych, którzy nie lubią PiSu, ale nie jest to ich główna emocja, nie jest to ich idea fix i nie budzą się z marzeniem o tym, żeby Kaczyński czy Morawiecki trafili do więzień albo zgoła na szafot, tylko myślą o jakichś bardziej konkretnych programowych rzeczach. I wszystko to wskazuje, że tak właśnie będzie, że Platforma będzie tutaj, prawda, zakładała tą czapkę rewolucyjną z francuską sankiliotkę i będzie opowiadała o tryskającej krwi na szafotach, a Lewica i PSL z Hołownią będą raczej podkreślać walory programowe. No i zobaczymy, która emocja zwycięży. Wydaje się, że na pewno ten twardy, nienawistny, jednak tego sobie używał, taki nienawistny rytm Platformy na pewno pozwoli utrzymać tej partii żelazny elektorat, tak, nie spadnie. No, widać wyraźnie, że Donald Tusk też już zaczął trochę błogosławić temu przedsięwzięciu, jeśli chodzi o PSL i Polskę 2050. Donald Tusk na antenie TVN24 powiedział, jeżeli się jednoczą, to niech się jednoczą, dobrze. Chociaż oczywiście podkreślił, że jego zaproszenie do budowania jednej listy jest aktualne, ale wydaje się, że ta zabawa w dobrego i złego policjanta zyskała tutaj akceptację ze strony Donalda Tuska. Skoro mówimy o tym złym policjancie, w jakiego wciela się Donald Tusk, to poprosimy teraz o fragment właśnie jego wypowiedzi. Prosimy. Ośmiornica, znaczy innego słowa tutaj nie znajduję. Wszędzie jest szwagier, znajomy, siostry, mąż, narzeczona. Wszystko, co ich łączy, to PiS, nadzwyczajna pazerność na pieniądze, gigantyczne awanse, nieuzasadnione dotacje. Pan minister Czarnek mówi, że Willa Plus to świetnie przygotowany program. A ja chcę wam powiedzieć, że Cela Plus będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny, tak i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa i publicznych pieniędzy. A co to znaczy? A Polakom chaos, panie premierze?
Co to znaczy cela plus? Wszyscy, którzy odpowiadają za te ewidentnie korupcyjne zachowania. Za, no, słuchajcie, jeśli my mamy instytucję, która wydaje setki milionów złotych dla de facto nieistniejących firemek, znajomych na tak zwane badania i rozwój. W ogóle, znaczy w jakim sensie brakuje słów, ale ja nie chcę, żeby w tej sprawie nam brakowało słów. Znaczy, nie, tak jak krzywdy ludzkie będą naprawione, tak wszyscy, którzy już w sposób tak bez żadnych zahamowań rozkradają publiczne pieniądze, muszą za to odpowiedzieć. Tyle Donald Tusk. No chyba Donald Tusk nie bez kozery zajmuje się resortem zarządzanym przez profesora Przemysława Czarnka. No widać wyraźnie, że tutaj Donald Tusk znalazł okazję do tego, aby formułować swoje zarzuty, aby formułować oskarżenia szerzej pod adresem rządu. Czy tutaj właśnie można powiedzieć, że Donald Tusk będzie jechał właśnie na tym paliwie związanym z resortem edukacji? Dopóki tego paliwa starczy, jeżeli nie ten resort, to inny resort. To znaczy rzeczywiście akurat Przemysław Czarnek jest, bo inaczej działa jak płachta nabyka na środowiska liberalno-lewicowe, więc na pewno jego atakowanie jest w modzie, tak? I też daje pewną pomoc i współbrzmi z wydźwiękiem Gazety Wyborczej, Newsweeka czy TVN, no chociaż sam minister też się trochę podłożył. Wydaje się, że ten projekt ochrzczony przez TVN mianem Villa Plus dał trochę tlenu opozycji, bo opozycja, zanim ta afera wybuchła, była pokłócona, była podzielona, dyskutowała o tym, kto jak wystartuje na listach, kto które miejsce. Do tego jeszcze się poróżniła w głosowaniu o Sąd Najwyższy i wyszła z tego jedna wielka awantura polityczna. A tutaj nagle pojawił się taki projekt i pojawiło się coś, co dało policji tlen, więc widać, że tutaj PiS, nie wiem, czy to był błąd, chyba tak tego politycy PiSu oficjalnie nie odbierają, ale z punktu widzenia takiej bieżącej taktyki, nie strategii, ale taktyki wyborczej, na pewno cała sprawa pozwoliła opozycji na chwilę zająć się nie sama sobą, tylko Prawem i Sprawiedliwością, stąd był to na pewno taki, to nie wiem czy błąd, bo sam fundusz jest bardzo kontrowersyjny, no ale powiedzmy działanie, które no idealnie pasuje do narracji politycznej Donalda Tuska. A skoro w tej odsłonie pytamy o rolę Sławomira Nitrasa, może pozwolimy sobie teraz na przywołanie kilku wystąpień właśnie tegoż polityka. Poprosimy teraz właśnie o ten materiał. Agresywny, uszczają panu nerwy, nie umie pan panować nad emocjami. Potrafię nie tylko kontrolować swoje zachowanie, ale nie puszczają mi nerwy. Oh, really? I nie zawahamy się go użyć. Panie pośle, spokojnie i proszę nie drożyć paluchem, tylko się uspokoić, trochę obniżyć ten... Proszę za mną nie iść. Gówno żeby. Jak mówisz pan jak ostatni gówno? Nie, panie pośle. Nigdzie pan nie wejdzie. Mamy Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. To słowa Donalda Tuska. No można powiedzieć, że tego typu zachowania obciążałyby konto każdej partii, no ale chyba w przypadku Sławomira Nitrasa działa to w zupełnie inny sposób. Czy zgodzisz się z takim zdaniem? To na pewno. To jest też poziom, w jakim w zasadzie wygląda polska polityka i do jakiego poziomu poszła. Wydaje się, że każda w normalnej sytuacji, w normalnej demokracji, w normalnej partii, taka postać i takie zachowanie byłyby piętnowane i skazywałyby polityka na to, że on będzie odsuwany albo że w ogóle skończy w politycznym niebycie. W tym przypadku co mi teraz dzięki tej właśnie ekspresji, takim działaniom, nie tylko nie traci, ba, on zyskuje w swojej własnej partii, ale to tylko dlatego, że ta partia ma w swoim zasobie wyborczym całkiem duży komponent jednak ludzi sfanatyzowanych i im takie zachowania nie tylko nie przeszkadzają, tylko odpowiadają i budują jeszcze i większe przywiązanie do formacji Donalda Tuska. Natomiast no, jest taki element, który no, trudno poruszać, tak, ale to, o czym mówiła to Lubecka, że pan nie kontroluje nad własnymi emocjami, no jest
pytanie, tak, na ile rzeczywiście pan poseł Nitras jest poczytalny, tak, na ile on w pełni się kontroluje, na ile to jest osoba, która jest w stanie odpowiadać, w pełni odpowiadać za każdy swój czyn. Ja jak obserwuję w Sejmie pana posła, to czasami mam wątpliwości, czy pan poseł teraz na pewno kontroluje się w pełni. No pytanie tylko, czy te zachowania będą raczej plusem czy minusem w kampanii wyborczej? Jak ta kampania wreszcie będzie wyglądała? Czy właśnie będą radykalne hasła, niekiedy nawet wyzwiska? Bo jeżeli przyglądamy się temu, co pojawia się w mediach społecznościowych, to można spodziewać się naprawdę wysokiej temperatury sporu. Czy ta nominacja Sławomira Nitrasa pokazuje, że właśnie tak będzie wyglądała kampania tego roczna kampania do wyborach do parlamentu? Czy też może jest to tylko nieznacząca nominacja, jakiś jednostkowy przypadek i jednak politycy opozycji, w tym przypadku konkretnie politycy Platformy Obywatelskiej, będą trzymali fason, jak sądzisz? Czy wydaje się, że to poza tym wymiarem takim PR-owym, to tutaj faktycznie jest jeden istotny element tej nominacji, czyli fakt, że Sławomir Nitras jest człowiekiem Rafała Trzaskowskiego. I jego postawienie na tej funkcji danie mu, nie wiem czy odpowiedzialne, nie wiem czy ważne, no ale powiedzmy retorycznie, bo to się dopiero ułoży, no ale przynajmniej w retoryce Platformy ten korpus ochrony wyborów, czy jakkolwiek się to nie będzie nazywało, jest, zdaje się, ważne. Czyli jest jakimś wydarzeniem i ma w jakiś sposób mobilizować najbardziej twardy, najbardziej aktywny elektorat do jeszcze większego działania, albo inaczej, do działania w ramach struktur partii, to może nie wewnątrz partii, ale dookoła partii, tworząc pewną tkankę społeczną. Więc wydaje się, że to jest funkcja kampanijnie chyba istotna i dawanie istotnej funkcji człowiekowi, który jest bardzo ważny dla głównego konkurenta Donalda Tuska, jest pewnym sygnałem, i to chyba nie jest sygnał pogodzenia się Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim, trochę przeciwnie, próby wyciągania Sławomira Nitrasa z obiegu czy z dworu Rafała Trzaskowskiego. Pamiętajmy, że tak naprawdę Sławomir Nitras jest, czy był odbierany w samym klubie samej partii, jako Platforma Obywatelska, jako polityk jednak nie do końca kontrolowany. To jest jako taki polityk, który potrafi działać poza strukturami partii, jako polityk, który czasami wychodzi poza struktury partyjne, chociażby przy okazji, kiedy Platforma była własny objazd spotkania z młodymi, to Sławomir Nitras uznał, że to jest atak na jego kampus Polska Przyszłości, na jego inicjatywę z Rafałem Trzaskowskim, i ją torpedował ją wbrew działaniom partii, a do tego jeszcze tak naprawdę był śmiertelnie obrażony, że Platforma robi konkurencyjną akcję do jego kampanii, więc widać, że to jest polityk, który potrafi swoje własne pomysły, swoje własne poglądy bronić, nawet wówczas, kiedy decyzja wierchuszki partii jest inna. No rzeczywiście, ta rywalizacja na linii Donald Tusk, Rafał Trzaskowski z pewnością będzie odciskać swoje piętno na kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Łukasz Jankowski, Radio Wnet, był państwa i moim gościem. Serdecznie ci dziękuję, życzę dobrego dnia. Dziękuję również państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Już zapraszam na kolejne spotkania właśnie z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.